cześć, dzisiaj poszukam w Ekstraklasie logiki, czyli zrobię coś, czego robić nie lubię, czego robić nie warto, ale paradoksalnie myślę, że nawet i w takiej lidze jak Ekstraklasa logika ma prawo bytu, więc zapraszam Was do tego filmiku, gdzie przedstawię Wam mój kupon na niedzielę, ale przede wszystkim powiem Wam o ofercie Fuksiarza, bo tylko dla Was, tylko dla widzów kanału Weszło Fuksem, Fuksiarz przygotował niecodzienną promocję powitalną. Jeśli zarejestrujecie się z linku, który jest w opisie tego filmiku, dostaniecie dodatkowy freebet przy rejestracji w wysokości 25 zł. Warunek otrzymania freebeta jest jeden, należy dokonać pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł. Przypominam, że obowiązuje Was także standardowa oferta powitalna, czyli cashback do 500 zł, a więc Wasz pierwszy zakład zagrany za te pieniądze depozytowe, jeżeli Wam nie wejdzie, to dostaniecie połowę stawki z powrotem na Wasze konto, bez żadnego obrotu, no i dodatkowo macie ten freebet 25 zł na grę, także myślę, że warto. Rejestracja jest banalnie prosta, trzeba wpisać maila, hasło, numer telefonu, zaznaczyć zgody, przejść dalej. Dalej nie ma nic trudnego, 2-3 minuty i już macie nie dość, że zarejestrowane konto, to jeszcze dokonacie wpłaty, która też jest błyskawicznie szybka. W tym filmiku będzie też oczywiście konkurs, ale zanim konkurs, to przejdźmy do obstawiania i zaproponuję Wam mój kupon na niedzielne spotkania. Zagłębie Lubin, Korona Kielce. Z bólem serca, jako sympatyk kieleckiej drużyny, stwierdzam, że Zagłębie jest mocnym faworytem w tym spotkaniu. W Koronie po takim trochę entuzjastycznym początku te nastroje zaczęły opadać. Nie mam na myśli tylko nastrojów kibiców, bo one niekoniecznie, ale nastrojów w drużynie, bo jednak ta ligowa rzeczywistość okazuje się trudna dla Korony Kielce. Korony, która oczywiście ma swoje atuty, natomiast w wielu spotkaniach, mimo że ma jakiś pomysł na te mecze, jednak ta jakość rywali przeważa szale i Korona punktuje słabo, jest już w strefie spadkowej i no, musi się z niej wygrzebywać. Czy to się stanie dzisiaj? Moim zdaniem nie, gdyż Zagłębie Lubin staje się taką drużyną, jaką myślałem, że się stanie i nawet w filmikach na kanale Weszło Fuksem o tym mówiłem. Mianowicie jest to taka drużyna, która jest w stanie wygrywać mecze w miarę regularnie i plasować się tak mniej więcej na 6., 8., 9. miejscu w takich bezpiecznych strefach, bo na początku sezonu tak absolutnie nie było. Zagłębie ostatnio wygrało z Wisłą Płock i z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. Oba spotkania były trudne, a Zagłębie udowodniło swoją jakość, poprawiło ofensywę i wiem, jak brzmi to, że stawiam na trzeci wygrany mecz Zagłębia z rzędu, natomiast nawet i Zagłębiu takie rzeczy się czasem przytrafiają. Mecz Lecha z Radomiakiem. Tutaj mam w głowie dwa zdarzenia, które można postawić. Mianowicie, że Radomiak nie strzeli gola, ale pójdę trochę grubiej i postawię na to, że Lech Poznań wygra do zera. Lech trochę się zaciął po tej przerwie reprezentacyjnej, co było widać w meczu z HPL-em i w meczu z Legią. Natomiast nie zaciął się na tyle, żeby nie wygrać u siebie z Radomiakiem. Lech ma przede wszystkim bardzo szczelną defensywę. Ja wiem, że HPL sobie stworzył dwie sytuacje, no, takie okazje bramkowe bez wątpienia. Natomiast podoba mi się Dagerstall, podoba mi się Milić. Niespodziewanie Szatka znów musi pełnić rolę rezerwowego. Pereira i Reboczo to oczywiście klasa sama w sobie i nawet kiedy Lech grał słabo, to no dobra, może Reboczo nie, ale Pereira dawał radę. Więc no, wydaje mi się, że Lech tutaj nie straci gola. A Radomiak też miał ostatnio dwa mecze wyjazdowe z takimi klasowymi drużynami na półce Lecha, jeśli chodzi o ligę, czyli z Legią Warszawa i z Rakowem Częstochowa, i w obu tych spotkaniach nie strzelił gola. To podobnie jak w Koronie, nastroje w Radomiaku są słabsze niż w poprzednim sezonie chociażby. Mówi się o tym, że Mariusz Lewandowski nie ma najmocniejszej pozycji, a więc wydaje mi się, że Lech tutaj wygra do zera, czyli 1-0, 2-0, 3-0. Jakkolwiek nie interesuje mnie to. Ważne, żeby Radomiak gola nie strzelił. Jest to kupon ryzykowny, nie będę szalał ze stawką. 50 zł do wygrania, 209 zł. Nie mało. Kurs całkiem zacny, postawione i mamy to. A jeszcze dla Was konkurs obiecałem, więc ten konkurs oczywiście będzie dla pierwszych trzech osób, które wytypują w komentarzu pod spodem, pod tym filmikiem, dokładny wynik i strzelca przynajmniej jednej bramki w meczu Lech-Radomiak, dostaną od Fuksiarza freebety w wysokości 50 zł. Oczywiście trzeba mieć konto w Fuksiarzu. Jeśli jeszcze go nie macie, no to tak jak wspominałem na początku, jest bardzo dobra okazja ku temu, żeby to konto posiadać, gdyż w linku, który jest na dole, dostajecie dodatkowy freebet.
warunek uczestnictwa w tym konkursie jest jeszcze taki, że trzeba dać nam subskrypcję, gdyż publikujemy tutaj dla Was codziennie nasze przewidywania, a ostatnio mieliśmy nawet live'a z meczu Ligi Mistrzów i takie live'y na pewno będą się też pojawiać częściej na naszym kanale, więc pomożecie nam subskrypcją w rozwijaniu tego naszego projektu, szumnie to nazywając. Także FreeBet, konkurs i mecz Lecha z Radomiakiem Zagłębie z Koroną w tym konkursie. Może nie wskazujcie na Mauridasza, może bardziej na Mikaela Iszaka, gdyż Radomiak przecież nie strzeli gola, co jest oczywiste.